Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w którym będę kontynuował omawianie roczników Długosza. Na początek zaczniemy od informacji z 1044 roku, która mówi o założeniu klasztorów w Tyńcu i Lubiążu. Po ostatecznym zjednoczeniu ziem polskich przez Kazimierza wysłał on poselstwo do klany i zaprosił do Polski mnichów francuskich. Ucieszony tym poselstwem opat klany z czcigodnym zgromadzeniu braci, złożywszy Bogu dzięki za to, że ich wychowanek podniósł tak bardzo znajdujący się w stanie zupełnego upadku wiarę, kościół i ojczyznę, że je umocnił i sprowadził na właściwą drogę, postanawia spełnić jego prośby i z posłami królewskimi wysyła 12 braci. Przybywających do niego król Polski przyjmuje z niezwykłą radością, tak jakby gdyby aniołowie raczyli go odwiedzić, i buduje dla nich klasztor pod wezwaniem świętego Piotra, księcia apostołów, na górze Tyniec położonej nad rzeką Wisłą. Oddalonej o 2 mile od królewskiego miasta Krakowa, uposaża go bogato i zaszczytnie wieloma majątkami, wsiami, posiadłościami, dochodami, przywilejami i wolnościami do tego stopnia, że posiadłość żadnego klasztoru ani przedtem, ani potem założonego nie może się równać nadanemu wtedy przez króla Kazimierza uposażeniu. Czyli Kazimierz, który złamał prawo kościelne, porzucając życie zakonne i stając się z powrotem osobą świecką i która mordowała Polaków na ziemiach polskich, aby zmazać swoje grzechy, rozdawał ziemię zakonom. I tutaj mamy bardzo szeroki opis tego, jakim kosztem dla Polski to się odbywało. Pierwszym opatem tego klasztoru został brat Aaron, pochodzenia Francuz. Władze klasztoru tynieckiego zostały poddane pozostałe klasztory benedyktyńskie, istniejące w innych miejscowościach prowincji gnieźnieńskiej i we wszystkich innych diecezjach, i tę jego wyższość i nadrzędną władzę uznają one należytą czcią. Czyli importowanemu klasztorowi podporządkowane zostały inne klasztory benedyktyńskie w Polsce. Buduje też Kazimierz II klasztor tej reguły zakonu nad rzeką Odrą w miejscowości, która nosi nazwę Góry Juliusza, podobno bowiem kiedyś w tym miejscu miał obóz Juliusz Cezar. Ciekawa informacja. Temu klasztorowi wyznacza także hojne królewskie zaopatrzenie, oddając mu miasto Lubenz, Nowy Targ, Bogunów, Dobrogostów, Nabycin, Szczepin, Wikrzyno, Nakhim i wiele innych wsi, posiadłości, podatków, czynszów, ceł i dochodów, prawo łowienia ryb i przewóz na rzece Odrze. W lasach za zbarcie i polowanie jeden i drugi klasztor jego posiadłości i działy obdarza szczególnymi wolnościami i immunitetami. Jednemu i drugiemu daje naczynia złote i srebrne oraz purpurowe, bogate szaty potrzebne do pełnienia służby Bożej, ale choć klasztor tyniecki otrzymał jako wyposażenie od króla polskiego Kazimierza I stoi nawet więcej wsi, jednak jego beneficjum wskutek niegodziwości i chciwości ludzkiej, a nadto przez niedbalstwo, zostało okrojone do 40 wsi. Dodatkowo za sprawą biskupa Aarona klasztory te otrzymywały znaczną i hojną dotację z dziesięciu należnych biskupstw krakowskiemu, która to dotacja trwa aż do dnia dzisiejszego nienaruszona. Czyli widzimy z tego opisu, że Kazimierz Odnowiciel praktycznie nie liczył się z kosztami, obdarowywując te klasztory, do tego stopnia, że stały się one praktycznie najsilniejszymi instytucjami religijnymi na terenie Polski. Nawet biskupstwo krakowskie musiało dzielić się dziesięciną z tym klasztorem. Do tego posiadały one liczne miasta i około 100 wsi. To tylko ten jeden klasztor, który był nad Odrą, otrzymał 100 wsi. Także to jest po prostu niewyobrażalne, jak Kazimierz Odnowiciel traktował Polskę jak własny folwark i rozdawał ją obcym. Dalej mamy informację z roku 1045 o przywróceniu daniny denara świętego Piotra, wywód na temat tego, jak ona jest pożyteczna dla Polski, dla wykazania zasięgu jej granic. Czyli po zjednoczeniu ziem polskich, Kazimierz, król Polski, chcąc okazać się posłusznym przyrzeczeniu złożonym papieżowi Benedyktowi, najpierw przez posłów polskich, potem przez siebie samego, zwołuje generalny zjazd wszystkich swoich prowincji, na którym w zgodnym głosowaniu wszystkich przy powszechnym poparciu uchwalono i odnowiono przyrzeczenie dane stolicy apostolskiej przez posłów polskich powszechnym zarządzeniem zalecano wypłacenie tytułem daniny jednego obiegowego denara od głowy obywateli zamieszkujących zarówno miasta i miasteczka, jak i osady i wsie w podległych im prowincjach, to jest gnieźnieńskiej i krakowskiej, i także podległych im diecezjach poznańskiej, płockiej, wrocławskiej, lubuskiej, chełmińskiej i kamińskiej. Od tej pory Królestwo Polskie stało się lennikiem i trybutariuszem Kościoła Rzymskiego, ściśle mówiąc, zastępcy Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, i nigdy przy żadnej okazji ani pod żadnym warunkiem nie pozwolono ani na przerwę w płaceniu tej daniny, ani na jej zniesienie. Czyli za sprawą Kazimierza Odnowiciela Polska stała się lennikiem papieskim, płacąc bardzo wysoką daninę Rzymowi, czyli stolicy apostolskiej. I z tego podobno mieliśmy wielkie korzyści. Podatek ten, który nosił nazwę denara świętego Piotra, początkowo wydawał się Polakom bardzo uciążliwy.
ponieważ nakładał na nich stałą zależność. Przekonano się jednak potem, że przynosił on i przynosi różne korzyści i pożytki państwu polskiemu, do tego stopnia, że istnieje przekonanie, iż jego nałożenie wyszło nie od człowieka, ale od Boga, życzliwie usposobionego dla narodu polskiego. Innymi słowy, Polacy dostąpili wielkie łaski, że pozwolono im w ogóle płacić tą daninę. Powinni się z tego wręcz cieszyć. Choć bowiem w ciągu wielu lat, które nastąpiły po ustanowieniu wspomnianej w tej chwili daniny, Królestwu Polskiemu rozbitemu na wiele księstw i prowincji, niektóre sąsiednie ludy i narody, a szczególnie Czesi i bracia Domunieckiego noszące czarny krzyż na białym habicie, zagarnęły i zagrabiły wiele dzielnic i przynależnych ziem, to jednak nie znalazł się tak potężny i sprawny umysł, choć robiono w tym kierunku wiele skrzętnych wysiłków starań, który by przez zajęcie tych ziem mógł przekreślić przysługujące do nich Królestwu Polskiemu prawo własności. Czyli długo zrobić jeden z tych swoich wywodów, w którym najpierw mówi, że dzięki tej daninie było wiadomo, które są polskie i nieoderwalne od Polski, a zaraz piszesz, że mimo tego, że płaciliśmy tą daninę, to straciliśmy na rzecz Czech Śląsk, na rzecz Niemiec straciliśmy ziemię chełmińską i jeszcze inne tereny. A jeszcze dalej podsumowuję cały wątek i pisze: byłoby moim życzeniem, by ruskie, litewskie i pruskie prowincje Polski, które później zostały przyłączone do Polski, obciążono podobną daniną, jako świadectwo dla przyszłych wieków i pokoleń potwierdzających granice i prawa Królestwa Polskiego. I to jest oczywiście sarkazm ze strony Długosza, bo on żył w czasach, kiedy widział, że płacenie tej daniny przez kilkaset lat Rzymowi nic Polsce nie przyniosło. Były to ogromne obciążenia dla Polaków, a ziemie polskie i tak zostały oderwane, takie jak Śląsk, tutaj tereny nad Odrą, które zabrała Brandenburgia, ziemia chełmińska, którą zagarnęli krzyżacy. I w ten sposób dowiadujemy się, jakim to wielkim szkodnikiem dla Polski, dla Polaków był Kazimierz Odnowiciel, który sprzedał praktycznie Polskę Niemcom, Francuzom i Włochom, czyli stolicy apostolskiej. Następnie przejdźmy do tego, co się działo na Węgrzech. Kiedy Węgrzy uknuli spisek dla załagodzenia króla Abby i to się do niego doniosło, Abba skazuje na śmierć 50 doradców. Wskutek tego wielu Węgrów, zbiegłszy do cesarza Henryka, wzywa go na Węgry z wygnanym Piotrem i wielkim wojskiem. Zabiegłszy mu drogę, Abba ponosi klęskę i znajduje śmierć z ręki swoich, Piotr natomiast koronuje się. Po wygnaniu Piotra z Węgier, Węgry prowadziły praktycznie wojnę z cesarstwem. Z różnych powodów niektórzy szlachcice spiskowali przeciwko Abbie, podobno dlatego, że bali się kar wyznaczonych przez stolicę apostolską za wygnanie króla Piotra i bawiali się wypowiedzenia im wojny przez cesarza Henryka, pod którego opieką uciekli się i król Piotr i wielu Węgrów jego stronników. Czyli najprawdopodobniej Węgrzy bali się tej samej sytuacji, co była wcześniej w Polsce, że stolica apostolska nałoży na nich klątwę i będzie urządzona wielka krucjata przeciwko Węgrom. Dowiadujemy się również, że cesarz niemiecki kilkakrotnie rozpuszczał wojska zgromadzone przeciwko Węgrom, a w królu Abbie rosła tymczasem odwaga i skłonność do większej zuchwałości. Czyli zaraz po wygnaniu Piotra cesarz niemiecki szykował wyprawę na Węgry, ale z uwagi na to, że był zajęty Lotaryngią, nie mógł tego zrobić. Z tego powodu kilkudziesięciu, czy może większa liczba możnych spiskowała przeciwko Abbie. Najprawdopodobniej byli to protegowani króla Piotra, czyli Włosi i Niemcy. Jednak Abba został uprzedzony o spisku i na zgromadzeniu, które zorganizował, otoczył spiskowców, polecił ich otoczyć zbrojnymi, uwięzić i 50 spośród nich wśród różnych mąk zamordować i pozbawić członków, odmówiwszy im możliwości wyspowiadania się i przyjęcia komunii. Za tę surowość spotkała go ostra nagana ze strony ówczesnego biskupa Chanat, świętego Gerarda. Jest to oczywiście Włoch, który jakoś nie miał nic do powiedzenia wtedy, kiedy Włosi i Niemcy gwałcili węgierskie kobiety. Ale fakt zabicia 50 możnych, którzy spiskowali przeciwko prawowitemu królowi, leżał na sercu biednemu biskupowi. Po tym wydarzeniu niektórzy możni dobrowolnie skazują się na wygnanie, udali się do króla Piotra i do cesarza Henryka, do Niemiec, a przedstawiwszy okrutne postępowanie króla Abby, zachęcali cesarza Henryka do niesienia pomocy wygnanemu królowi Piotrowi, twierdząc, że reszta Węgrów opuści Abbę. Cesarz Henryk już zaraz po wygnaniu samego Piotra gotował wyprawę na Węgry, także nie bardzo trzeba było go przekonywać do tego, żeby podjął jakieś działania. Ostatecznie Henryk zgromadził armię, uderzył na Węgry, doszło do krwawej bitw, także Węgrzy jakoś nie opuścili swojego króla Abby na widok cesarskich wojsk. Jednak w wyniku tej bitwy Abba przegrał, jednak twierdzono, że w czasie tej bitwy zginęła wielka liczba Niemców, czyli to była krwawa bitwa, Węgrzy nie chcieli się poddać. Oczywiście cesarz Henryk okazał się bardzo wielkoduszny. Cesarz po odniesionym zwycięstwie okazał się łagodny dla wszystkich Węgrów, nie karał nikogo za opuszczenie i wygnanie króla, ani królowi Piotrowi karać nie pozwolił. Jednając króla Piotra z Węgrami i Węgrów z królem Piotrem, przybył nawet do Białogrodu i wręczył Piotrowi insygnia królewskie własnymi rękami,
wojskami nałożył mu koronę oraz przy powszechnym poparciu narodu węgierskiego zapewnił na nowo Piotrowi tron królewski na Węgrzech, a Węgrom pozwolił żyć według własnych, przysługujących wolnym ludziom zwyczajów najprawdopodobniej. Czyli cesarz Henryk zaatakował Węgry i narzucił im króla Niemca z pochodzenia, którego Węgrzy nie chcieli. Oczywiście Węgrzy powinni mu za to dziękować. Wróćmy na chwilę do Polski, gdzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, także proszę się skupić. W roku 1046 opatyniecki Aron zostaje wybrany arcybiskupem krakowskim, zatwierdzony przez papieża otrzymuje wieczyście paliusz dla katedry krakowskiej. Chociaż bowiem było wiele osób nadających się do spróbowania wysokiej godności arcybiskupiej, to król, pominąwszy obojętnie wszystkich innych, całą uwagę i starania skupił na opacie klasztoru tynieckiego Aronie, pochodzenia Francuzie. Znał bowiem dobrze, ponieważ razem przebywali w klasztorze Klany. Czyli Kazimierz Odnowiciel, który kochał Polaków, oczywiście musiał wysunąć na stanowisko biskupa swojego kolesia z Francji. Oczywiście Aron został zatwierdzony przez stolicę apostolską, jednak dalsze kilka zdań mówi nam, o co dokładnie chodziło przy mianowaniu Arona. Ogłaszamy na wieczne czasy, że w katedrze i mieście Krakowie istnieje arcybiskupstwo i metropolia. Oddajemy jej władzy wszystkie biskupstwa, które znajdują się w całym Królestwie Polskim, aby z tytułu uprawnień arcybiskupstwa sprawowała władzę nad nimi wszystkimi. W ten sposób dowiadujemy się, że biskupstwo krakowskie sprawowało władzę zwierzchną nad wszystkimi biskupstwami w Polsce od tego momentu. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ do tego czasu w Polsce były dwa arcybiskupstwa. Arcybiskupstwo krakowskie i arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Tym samym dowiadujemy się teraz, że arcybiskupstwo gnieźnieńskie zostało zlikwidowane przez Kazimierza Odnowiciela. A to jeszcze nie koniec, bo jak czytamy dalej, tobie także i twoim następcom dajemy paliusz wzięty z ciała świętego Piotra, abyście go nosili w dnie uroczyste prawem ustanowione. Wydało mi się, że warto włączyć tę wiadomość do niniejszego dzieła, zarówno dla szacunku, jakim papież raczył zaszczycić króla Kazimierza, jak i ze względu na znakomite stanowisko katedry krakowskiej. Choć skutek niedbalstwa biskupów następców Arona przestała je posiadać, to jednak jest rzeczą duszną dla Królestwa Polskiego, zaszczytną i pożyteczną, aby ją kiedyś za zmiłowaniem Bożym odzyskała dzięki wysiłkom królów polskich, a także biskupów gnieźnieńskich i krakowskich. W tych kilku zdaniach dowiadujemy się, że biskup Aron podobno posiadał paliusz. Paliusz jest potwierdzeniem tego, że biskup jest arcybiskupem i ma prawo mianować biskupów. Jednak Długosz pisze, że z powodu niedbalstwa następców Arona ten paliusz zaginął. I dopiero dzięki staraniom następnych królów polskich oraz biskupów gnieźnieńskich i krakowskich udało się paliusz odzyskać. Czyli tym razem między wierszami dowiadujemy się, że to rzekome arcybiskupstwo krakowskie, którym władał Aron i które niby miało władzę zwierzchną nad biskupstwami polskimi, wcale nie było arcybiskupstwem, tylko zwykłym biskupstwem, ponieważ następcy Arona nie posiadali paliusza, czyli tym samym nie mogli mianować biskupów. I dopiero za sprawą następnych władców, dowiemy się pewnie w kronice, którzy to byli władcy, czy Łokietek, czy może Kazimierz Wielki, katedry krakowskie i katedra gnieźnieńska znowu uzyskały statut arcybiskupstw. Czyli podsumowując, Kazimierz Odnowiciel zlikwidował arcybiskupstwo gnieźnieńskie oraz arcybiskupstwo krakowskie i Kościół Polski został poddany pod zarząd innemu arcybiskupstwu, czyli najprawdopodobniej arcybiskupstwu magdeburskiemu, ponieważ ono jest najbliżej. Jest to oczywiście arcybiskupstwo niemieckie, kontrolowane przez cesarza Henryka, czyli Kazimierz Odnowiciel zdegradował polski kościół oraz rangę polskiego państwa do jakiegoś podrzędnego księstewka podlegającemu cesarzowi niemieckiemu. Jeszcze na koniec Długosz pisze, także katedra gnieźnieńska, choć niemałym cieszy się poważaniem, zyskałaby większy zaszczyt, gdyby miała pierwszeństwo nie przed jednym arcybiskupem lwowskim, ale przed dwoma, a mianowicie krakowskim i lwowskim. Czyli Długosz pisze, że katedra gnieźnieńska odzyskała statut arcybiskupstwa, zanim Lwów stał się arcybiskupstwem, ale po tym, jak katedra krakowska odzyskała statut arcybiskupstwa. A biskupstwo lwowskie stało się arcybiskupstwem dopiero w 1412 roku. I znowu wracamy na Węgry, gdzie w roku 1047 Węgrzy znowu spiskują przeciw Piotrowi, odwołują z Polski Andrzeja i Lewentę i wyrzekwszy się na nowo wiary chrześcijańskiej wracają do kultu bożków po zabiciu biskupa świętego Gerarda i innych i oślepieniu samego króla Piotra. Węgrzy na różnych naradach zastanawiali się, w jaki sposób wygnać króla Piotra, albo go zabić, sprowadzić
postawić na powrót do Królestwa Węgierskiego swoich książąt Andrzeja, Bellę i Lewentę, synów Władysława Łysego, którzy bawili na wygnaniu króla polskiego Kazimierza. Kiedy wiadomość o tym doszła do króla węgierskiego Piotra, kazał ich przywódców, a mianowicie Wyszka, Budę i Gusznę, schwytać i powiesić. Innych zaś, którzy wiedzieli o ich związku i stronnictwie, kazał zamęczyć, wyłupiwszy im oczy. Jakoś w tym przypadku biskup Gerard nie upomniał króla, że postępuje w sposób barbarzyński. Bunt jednak, który szerzył się przeciwko królowi Piotrowi, nie uległ przez to zdławieniu, ale raczej wzmógł się. Nieomal bowiem wszyscy panowie węgierscy z obawy przed podobną karą i mękami w wielkiej liczbie odbywają zjazd w Czanat. Andrzej i Lewentę, powodowani chęcią rządzenia i przyjścia z pomocą udręczonej ojczyźnie, wracają z posłami na Węgry. Bela natomiast tym razem postanowił pozostać u króla polskiego Kazimierza, rodzonego brata swej żony. Wielka liczba Węgrów wyszła naprzeciw Andrzejowi i Lewentę i przyjmując ich z wielką radością, domagała się od nich uparcie wśród gromkich okrzyków, by wolno im było najpierw pozabijać biskupów i księży, zburzyć kościoły, żyć według dawnego pogańskiego obrządku i czcić bogów ojczystych. Porzuciwszy zupełnie wiarę chrześcijańską, ponieważ jak twierdzili w czasach, kiedy oddawali cześć bogom ojczystym, pędzili szczęśliwsze życie, zajmując różne ziemie, królestwa i państwa. W innym wypadku nie spodziewali się, by im te państwa dochowały wierności i posłuszeństwa i by w ich obronie chwyciły za broń przeciw królowi Piotrowi. Wymienieni wyżej książęta Andrzej i Lewentę, chociaż żądania Węgrów uważali za haniebne i niegodziwe, nie dołożyli starań, by je odrzucić. Czyli wskutek tyranii niemieckiego władcy, którego Węgrzy u siebie nie chcieli, który został im narzucony przez Henryka, doszło do pogańskiego buntu na Węgrzech, tak samo jak to wcześniej miało miejsce w Polsce. Następcy na tron węgierski nie powstrzymywali ludu przed powrotem do dawnych zwyczajów. Dodatkowo dowiadujemy się, że ogromna część Węgier wcale nie była chrześcijańska. Tylko Węgrzy przyjęli chrześcijaństwo, a inne ludy, nad którymi Węgrowie władali, dalej byli poganami. I żeby ich zachęcić do walki przeciwko Piotrowi, chcieli odrzucić katolicyzm. Najpierw wyszukano i w różny sposób zgładzono wszystkich łacińskich i niemieckich dostojników i urzędników króla Piotra. Następnie biskupa Czanat, świętego Gerarda. Sadzono na wóz, zrzucono z góry Herentfelut, a następnie przebito mu pierś. Dwaj pozostali biskupi Besztryk i Budli z wieloma księżmi, klerykami, osobami świeckimi zostali ukamienowani. Albo poranieni, przelali szczęśliwie krew dla imienia Jezusa Chrystusa. Sam król Piotr, pozbawiony wszelkiej ludzkiej pomocy, widząc, że zagraża mu niebezpieczeństwo, uciekł w kierunku Austrii. I na Węgrzech zrobiono to, co wcześniej próbowano zrobić w Polsce. Wybito narzuconych im Niemców, Włochów, w tym oczywiście duchownych, którzy również w większości byli importowani z cesarstwa niemieckiego. Król Piotr znowu wykazał się swoim bohaterstwem i próbował uciec do Niemiec. Kiedy wreszcie jego żołnierze wyginęli od wielkiej ilości pocisków, dostawszy się żywcem w ręce wrogich Węgrów, zostaje oślepiony, prowadzony do Białogrodu, wskutek dojmującego bólu fizycznego i psychicznego zmarł. Węgrzy, nauczeni doświadczeniem, że jeżeli wygnają króla Piotra, to on wróci z wojskami Henryka, tym razem go zabili, żeby tego uniknąć. Żołnierzy pełniących służbę na dworze króla Piotra wypędzają lub zabijają. Cesarz Henryk tym razem nie mógł pomścić tego bezprawia, zajęty sprawami cesarstwa i przygotowaniem do podróży do Italii. Ci żołnierze, którzy byli przy królu Piotrze, to oczywiście byli Niemcy najprawdopodobniej i Włosi. Z tego powodu Węgrzy ich po prostu wszystkich wybili albo wygnali, ponieważ w ten sposób należy postępować ze zdrajcami. Cesarz Henryk, na szczęście dla Węgrów, był zajęty w tej chwili innymi sprawami. W roku 1048 Andrzej zostaje ukoronowany przez trzech biskupów. Po śmierci brata Lewentę, czciciela bożków pogańskich, przywraca wiarę chrześcijańską. Andrzej był świadomy tego, że jeżeli Węgry pozostaną pogańskie, to wówczas cesarstwo niemieckie urządzi na nich krucjatę i z tego powodu zaczął przywracać katolicyzm. Jednak robił to w sposób delikatny i ci nowi katolicy duchowni byli to najprawdopodobniej Węgrzy, albo przynajmniej osoby sprzyjające Węgrom. Dalej dowiadujemy się, jaka sytuacja panowała w stolicy apostolskiej. Po śmierci papieża Damazego II jego następcą zostaje Leon IX. Kiedy Rzymianie domagali się od cesarza Henryka, by dał im papieża i kiedy żadnego z biskupów niemieckich nie można było nakłonić do objęcia stolicy Piotrowej, cesarz zachęcił wtedy wyżej wspomnianego Brunona. Czyli w Rzymie panowała już tak zła sytuacja za czasów Henryka, że nikt nie chciał zostać papieżem. Bruno był człowiekiem prostym, według niektórych pochodzącym z stołu. Kiedy ten przybył do Rzymu, dręczony wyrzutami sumienia z powodu przyjęcia godności papieskiej z rąk cesarza, ustąpił ze stanowiska
papieża, ale wybrany na nowo przez wszystkich, chwalebnie sprawował tę godność. Czyli Bruno po przybyciu do Rzymu zorientował się, dlaczego nikt nie chce zostać papieżem i chciał zwinąć swoje manatki. Jednak wybrano go na nowo przez wszystkich, chwalebnie sprawował tę godność. Podobno, bez problemu można z tych kilku zdań wyczytać, że papież w tym okresie był marionetką mianowaną przez cesarza Henryka, całkowicie uzależnioną od Henryka, a żywot papieży w owym okresie był krótki i niepewny. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zapraszam Państwa do następnego, gdzie będziemy kontynuowali omawianie roczników Długosza. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.